Dzień 734. Dziś pojawiło się wiele informacji z kierunku Awdiwki. Tutaj najbardziej intensywne starcia mają miejsce w centralnej części regionu. Głównym celem sił ukraińskich jest przeprowadzenie stopniowego, kontrolowanego wycofania się do następnej linii obrony w regionie, która znajduje się wzdłuż rzeki. Wycofanie musi być stopniowe, aby uniemożliwić siłom rosyjskim nabranie niebezpiecznego rozpędu i zapewnić stabilność linii frontu. Z kolei głównym celem sił rosyjskich jest wykorzystanie ukraińskiego wycofania poprzez nabranie rozpędu i wykorzystanie go do przełamania kolejnej obrony Broni i załamania linii frontu, zanim Ukraińcy w pełni się okopią. Ukraińskie dowództwo rozumie to, dlatego ukraińscy żołnierze nadal utrzymywali kilka osad na południe od rzeki. Oprócz zatrzymania impetu rosyjskiego natarcia, odpieranie rosyjskich ataków na te osady było niezbędne, aby zapewnić, że każdy żołnierz, który utrzymywał umocnienie na Polak bezpiecznie się wycofał. Najpoważniejszą trudnością dla ukraińskich żołnierzy w tych wioskach były rosyjskie bombardowania, ponieważ fortyfikacje zostały zbudowane na północ od rzeki, a nie na południe od niej. Ukraińskie raporty wskazywały jednak, że zniszczenie samolotu radarowego A 50 Tymczasowo wstrzymało rosyjskie operacje lotnicze. Ukraiński główny zarząd wywiadu wojskowego poinformował, że siły rosyjskie natychmiast nakazały pięciu samolotom SU-35 przerwanie trwających misji bojowych, z których niektóre obejmowały prowadzenie nalotów na Awdijwkę. Taki rozwój wydarzeń zmusił Rosjan do polegania wyłącznie na atakach naziemnych. Na podstawie materiału z walk w regionie można stwierdzić, że regularne ataki piechoty w małych oddziałach liczących do 10 osób nie wyszły zbyt dobrze, ponieważ Ukraińcy rozmieścili snajperów w celu kontrolowania pól. Ukraińscy snajperzy opublikowali wiele nagrań pokazujących, jak pol na rosyjską piechotę w liniach drzew, która próbowała przeprowadzić nocne ataki. Po kilku dniach siły rosyjskie zdecydowały się wprowadzić pewne poprawki i zaczęły wspierać piechotę czołgami i opancerzonymi wozami bojowymi. Głównym celem było szybkie skrócenie dystansu i rozmieszczenie piechoty tuż za progiem wioski. Największym problemem rosyjskich zmechanizowanych jednostek szturmowych były miny. Co ciekawe, siły rosyjskie same zaostrzyły ten problem, gdy zaczęły rozmieszczać miny na odległość. Aby skomplikować wycofanie się Ukraińców w ostatnich dniach bitwy o Awdiwkę. Zdalne rozmieszczenie min nastąpiło o wiele za późno, ponieważ Rosjanie nie spodziewali się, że Ukraińcy zdecydują wycofać się w odpowiednim czasie, więc ostatecznie wyrządziło to więcej szkód Rosjanom. Geolokalizowane nagrania bojowe pokazują, jak wiele rosyjskich opancerzonych wozów bojowych eksploduje na minie przed Lastocinę, zwiększając oszałamiające straty poniesione w Awdijwce. Co ciekawe, podczas niedawnej rozmowy rosyjski minister obrony Sergej Szojgu powiedział Putinowi, że Awdijwka została zajęta przy minimalnych stratach. Oświadczenie to nie zostało dobrze przyjęte nawet w rosyjskich mediach. Wybitny rosyjski ochotnik wojskowy Andrei Morozow opublikował długie w którym oskarżył rosyjskich generałów o daremne poświęcenie tysięcy żołnierzy w celu rozwoju ich kariery wojskowej i twierdził, że 16 tysięcy rosyjskiego personelu zginęło w walce podczas rosyjskich operacji ofensywnych w Awdiwce. Morozow szybko usunął post, ponieważ podobno zwrócił się do niego pułkownik, który zagroził odcięciem dostaw amunicji do jego jednostki. Następnego dnia po usunięciu postu podobno popełnił samobójstwo. Pomimo poniesienia ogromnych strat, ataki były kontynuowane, a po przeprowadzeniu dziesiątek zmechanizowanych ataków droga do Lastociny została w zasadzie rozminowana, a wewnątrz Wioski wybuchły intensywne walki. Gdy Ukraińcy zakończyli wycofywanie się z umocnień na Polach, ukraińscy żołnierze opuścili Lastociny, a walki przeniosły się do następnej wioski na linii Tonękę, aby osłabić rosyjskie zdolności ofensywne i zmniejszyć intensywność ataków, siły ukraińskie przeprowadziły uderzenie Hajmars na rosyjskie bazy w rejonie Doniecka. Prawdopodobnie słyszeliście już o uderzeniu na rosyjską bazę pobliżu Wołnowachy, gdzie stacjonowały co najmniej trzy kompanie wojska. Jednak to, czego prawdopodobnie nie słyszeliście, to fakt, że Ukraińcy zastosowali nową taktykę, aby zmaksymalizować zadane. Straty. Ukraińskie załogi HIMARS podobno wystrzeliły pierwszy pocisk z głowicą odłamkowo-burzącą, a po 15 sekundach wystrzeliły wiele pocisków z głowicami kasetowymi. Uderzenie pocisku odłamkowo-burzącego skłoniło rosyjskich żołnierzy do położenia się na ziemi. Leżenie na ziemi zwiększa szanse na przeżycie w obliczu pocisków odłamkowo-burzących, zmniejsza jednak szanse na przeżycie w obliczu subamunicji kasetowej, więc siły rosyjskie poniosły znaczne straty. Zmniejszona intensywność ataków w regionie pomoże Ukraińcom stopniowo konsolidować obronę wzdłuż rzeki i stawić czoła rosyjskim jednostkom szturmowym z Pozycji. Niedawno opublikowane materiały bojowe przedstawiają część tej obrony i, jak widać, Ukraińcy przygotowali fortyfikacje wzdłuż naturalnych barier i kontynuują kopanie i wyposażanie jeszcze większej liczby okopów. Jednak wielu analityków po obu stronach twierdzi, że kierunek Avdiivka wkrótce zostanie zdeprioryzowany. Niektórzy rosyjscy analitycy nawiązali do faktu, że jedynym powodem, dla którego siły rosyjskie nadal naciskają na Ukraińców w tym regionie, jest zmuszenie Ukraińców do rozmieszczenia większej liczby żołnierzy na tej linii frontu kosztem innych kierunków, ponieważ główny rosyjski wysiłek ofensywny będzie Skierowany w zupełnie innym kierunku. Szef ukraińskiego wywiadu poinformował, że ta operacja ofensywna odbędzie się około 90 km na północ od Awdiwki. Tutaj siły rosyjskie otworzyły cztery wzajemnie wspierające się osie natarcia, coś czego Rosjanie nigdy wcześniej nie robili. Wczoraj opublikowałem nową aktualizację strategiczną, w której wyjaśniłem, dlaczego jest to najniebezpieczniejsza rosyjska operacja ofensywna. Czym różni się od wszystkich poprzednich rosyjskich ofensyw? Jakie są strategiczne konsekwencje jej niepowodzenia i sukcesu oraz co Ukraińcy mogą z tym zrobić? To był najtrudniejszy i naj bardziej szczegółowy film jaki kiedykolwiek zrobiłem, a jeżeli go obejrzysz, zrozumiesz absolutnie wszystkie wydarzenia w tym regionie w ciągu następnego pół roku. Jeżeli podobają Ci się ekskluzywne treści, które oferuję, rozważ wsparcie mnie subskrypcją.